tegorocznym festiwalu mieliśmy kilkanaście prezentacji podróżniczych. Nowością były warsztaty pierwszej pomocy, warsztaty gry na tradycyjnych instrumentach irlandzkich oraz jak się łatwo i szybko spakować. U mnie pasja się zaczęła jakieś 8 lat temu, kiedy zaczęłam słuchać muzyki irlandzkiej, zaczęłam interesować się tańcem irlandzkim i wtedy też wymyśliłam sobie, że nauczę się grać na harfie. Także udało mi się zdobyć taki instrument, nauczyłam się sama, nie kończyłam żadnej szkoły muzycznej. Utwory z naszego repertuaru to są głównie utwory tradycyjne irlandzkie. Myślę, że jest to bardzo magiczny język i bardzo lubię te tradycyjne pieśni w tym języku. Mamy nadzieję, że po prostu będziemy kontynuować naszą działalność muzyczną i rozszerzać repertuar i grać w kolejnych nowych, pięknych przestrzeniach, tak jak dzisiaj mieliśmy okazję na Kormoranach. Ciekawe, że po prostu trzeba sobie 1,5 godziny albo 2 godziny od parkingu, tam gdzie oni zostawili te motory, sobie wejść na górę. Koszulkę z Olsztynem czy z Polską i on chodzi do mnie i mówi dzień dobry, po polsku. I się okazało, że to jest Włoch, który pracuje w Polsce, a który był na jakiejś tam innej konferencji w tym samym czasie. Przygotowuję swoją rozprawę habilitacyjną, która będzie poświęcona systemowi medialnemu w Butanie. Odbyłem tam 2 podróże w 2015-2016 roku i teraz uczestniczyłem właśnie w festiwalu podróżniczym Kormorany, który odbywa się na naszym uniwersytecie. Butan jest bardzo specyficznym i ciekawym krajem, bo na przykład dopiero w 1999 roku wprowadzono tam internet i telewizję. Wydaje mi się, że najlepiej jest podróżować autostopem, ponieważ autostop zmusza w nas kontakt z tym drugim człowiekiem, z którym jedziemy. Główną nagrodą w festiwalu jest statuetka Kormoran. Zapraszamy wszystkich studentów i nie tylko, ludzi z pasją i ludzi, którzy kochają podróżować na 8. kolejną edycję Kormoranów 2018 do Kortowa.